Chyba każdy z nas był przynajmniej raz w życiu w jakiejś galerii sztuki lub muzeum. Dziś jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasów w Toruniu. W instytucji tej głównym bohaterem jest sztuka. Co to oznacza? Dzieła sztuki pokazuje się tutaj na wystawach, rozmawia się o nich na wernisażach, publikuje się różne katalogi, przewodniki, recenzje, a także organizuje liczne wydarzenia kulturalne oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci. My, widzowie, pragnąc zaspokoić naszą wewnętrzną wrażliwość, odwiedzamy właśnie takie miejsca w poszukiwaniu tych niezwykłych i wyjątkowych obiektów, które nazywamy dziełami sztuki. Ale czym tak naprawdę są dzieła sztuki? Jaka jest ich historia? Dziełami sztuki nazywamy te przedmioty, które wywołują w nas wrażenia estetyczne, mają określoną formę i treść, a poprzez swoją ekspresję wpływają na nas. To tak zwane artefakty, czyli obiekty stworzone przez człowieka. Dziełem sztuki może być obraz, niewielki rysunek, grafika, rzeźba, instalacja, a w szerszym zakresie również budowla, wytwory rzemiosła artystycznego oraz współczesnych nowych mediów. Obiekty, które nazywamy dziełami sztuki, noszą szczególne piętno artyzmu, które sprawia, że dany przedmiot wyróżnia się spośród innych. Poprzez dzieła sztuki artyści mogą przekazać nam swoje emocje, zainteresowania lub wizje świata realnego bądź fantastycznego. Stare obrazy lub płaskorzeźby mogą też służyć różnym celom, dekoracyjnym lub propagandowym, a także wyrażać się za pomocą ukrytych symboli i alegorii. Pod pojęciem stylu w sztuce rozumiemy natomiast dzieła powstałe w podobnym czasie i prezentujące zbliżone wartości oraz cechy wyglądu. Naszą opowieść o dziełach sztuki zaczynamy jednak w czasach prehistorycznych, kiedy w życiu ludzi bardzo ważną rolę pełniła magia, a na wynalazek pisma trzeba było poczekać jeszcze wiele wieków. W słynnej grocie Lascaux na południu Francji w 1940 roku odkryto zespół malowideł i rytów skalnych ukazujących sylwetki zwierząt, bawoły, byki, jelenie i dzikie konie, które wydają nam się całkiem realistyczne i ożywione. Cechuje je dokładność rysunku, kulisowość ujęcia oraz wyraźny animalizm, czyli przekonanie o magicznej sile zwierząt. Według wielu teorii, twórców, którzy byli myśliwymi lub szamanami, interesowało mistyczne pozyskanie siły i szybkości zwierzyny, ale przede wszystkim zapewnienie pożywienia członkom społeczności. Ze względu na stan zachowania malowideł, jaskinia Lascaux jest obecnie zamknięta dla zwiedzających, ale ich wierne kopie można oglądać w specjalnie zaprojektowanym, nowoczesnym Centrum Sztuki Jaskiniowej w Montignac. Tysiące kilometrów na wschód, na ziemiach starożytnego Orientu, sztuka pierwszych cywilizacji kształtowała się w ścisłym związku z naturą i religią. Egipcjanie zaczęli wznosić potężne budowle, zwane piramidami, które wyrosły z silnej wiary w życie pozagrobowe. Wykształcił się wtedy typowy kanon sztuki egipskiej. W pięknym fresku z grobowca Nebumana w Tebach widać, że mężczyzna jest w ruchu i zgodnie z zasadą hierarchizacji jego postać jest większa od pozostałych, co oznacza, że jest on najważniejszy. Jego głowa, nogi i stopy ujęte są z profilu, a oko i tors en face, czyli frontalnie. Całość przedstawienia ujęta jest w kompozycji pasowej, uzupełnionej jeszcze hieroglifami. Egipcjanie przedkładali rysunek nad kolor. Wierzyli też w moc wizerunków, stąd w grobowcach faraonów znajdowały się jeszcze rzeźby i złote maski, które miały zapewnić szczęśliwe życie po śmierci, a klątwy
dosięgnąć mogły każdego, kto odważyłby się zmącić ich spokój. Każdy z nas słyszał też opowieść o wieży Babel. Zgodnie z Biblią, która jest do dziś aktualną i najbardziej znaną starożytną księgą, budowniczowie wieży, Babilończycy, byli tak wyniośli i pewni siebie, że zapomnieli o Bogu i chcieli sięgnąć nieba. W efekcie Bóg Jahwe pomieszał im języki i lud ten rozszedł się w różne strony świata. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają, że pierwowzorem dla wieży Babel mogły być tak zwane cykkuraty, sumeryjskie świątynie schodkowe, z których największy powstał w mieście Ur. Do dzieł sztuki Mezopotamii zaliczamy też niewielkie statyczne figurki kapłanów, kamienne płyty upamiętniające zwycięstwa akadyjskich władców, a także asyryjskie płaskorzeźby pełne realizmu, dynamiki i brutalności. Artystyczne inspiracje płynące ze wschodu dotarły w końcu na ziemię Wysp Greckich, dzisiejszej Krety, gdzie ceniąca przyjemności życia kultura minojska wydała zespół ujmujących malowideł pałacowych z Knossos. Otworzyło to z czasem drzwi do tego, co nazywamy dziedzictwem kultury europejskiej, czyli starożytnej Grecji i Rzymu. To właśnie Grekom zawdzięczamy demokrację, filozofię i klasyczne porządki kolumn, czego przykładem może być ateński Partenon z V wieku przed naszą erą, pełen wdzięku, równowagi form i spokoju. Poszukiwanie piękna i proporcji ciała ludzkiego obrazowała najlepiej rzeźba. Przechodząc od statyki i frontalizmu archaicznych kurosów, poprzez fazę idealizacji i klasycznego kontrapostu Polikleta, pogłębionego ruchu Myrona, czy portretowej dokładności Kresilasa, doszła w końcu do delikatności i wdzięku Praksytelesa, a przede wszystkim niezwykłej ekspresji i dynamiki okresu helenistycznego. W tym też czasie, gdy Imperium Romanum rozciągało się w całym rejonie basenu Morza Śródziemnego, malarze greccy pracowali na rzecz bogatych Rzymian, zdobiąc swymi freskami willę Pompejów i Herkulanum, zachwycając znajomością perspektywy, biegłością rysunku i wrażliwością kolorystyki. W zakresie architektury Rzymian cechowało zamiłowanie do monumentalizmu. Stosowano pilastry, kolumny, półkoliste łuki, sklepienia, stiuki i marmury. W takich formach wzniesiono świątynię Westy w Tivoli i rzymski Panteon, grobowiec cesarza Hadriana, Bazylikę Maksencjusza, a także inne budowle jak akwedukty, termy, teatry czy łuki triumfalne. Czy pamiętacie umierającą lwicę z pałacu Asurbanipala w Niniwie? Rzymian także fascynowały brutalne polowania na dzikie zwierzęta. W tym celu wznoszono ogromne amfiteatry, które stawały się też sceną walk gladiatorów i wojen morskich. Jednym z nich było słynne Amfiteatrum Flavium, zwane popularnie Koloseum. Podobno jeden z cesarzy urządził w nim kiedyś walkę karłów, kobiet i kulawych mężczyzn. W pierwszych wiekach naszej ery pogańskie zwyczaje upadającego Rzymu zaczęły powoli odchodzić do historii. W
podziemnych cmentarzach, katakumbach prześladowani chrześcijanie tworzyli pierwsze malarstwo ścienne. Adoptowano wtedy wizerunki antyczne, wpisując w nie treści chrześcijańskie. Tak też pojawia nam się postać młodego Chrystusa w todze i bez zarostu w otoczeniu owieczek, czyli wiernych, przypominająca greckiego boga Hermesa niosącego jagnię. Z czasem, gdy Konstantyn ogłosił wolność wyznania, zaczęto wznosić liczne kościoły i baptysteria, w tym pierwszą wczesnochrześcijańską bazylikę świętego Piotra w Watykanie. Na wschodzie twórczość ta przekształciła się z czasem w sztukę bizantyjską, a jej dzieła nabrały symbolicznego znaczenia, kunsztowności i złotego blasku. W epoce rodzącego się średniowiecza najazdy barbarzyńskich ludów, ostrogotów i wizygotów pozostawiły w Europie wiele drobnych przedmiotów rzemiosła artystycznego, kolczyków i ozdobnych zapinek do spinania szat. Na terenie dzisiejszej Francji w czasach Karola Wielkiego miniaturami ozdabiano z kolei liczne księgi, ewangeliarze, manuskrypty i kodeksy. W takim klimacie doszło do powstania stylu romańskiego, który objął swym zasięgiem całą Europę. Dzieła sztuki romańskiej to przede wszystkim architektura. Od Hiszpanii po Polskę wznoszono w XI i XII wieku dość podobne kościoły i kaplice, cechujące się grubymi murami, małymi oknami i prostymi sklepieniami. Były to zazwyczaj trójnawowe bazyliki z transeptem na planie krzyża łacińskiego. Czasami na wyboczne przedłużano poza skrzyżowanie z nawą poprzeczną, tworząc wokół prezbiterium i głównej apsydy obejście z wieńcem kaplic. We wnętrzach takich kościołów jak w Kruszwicy czy Krakowie pojawiały się dekoracje rzeźbiarskie i malarskie odznaczające się statyką i frontalnością ujęcia. W taki oto sposób dotarliśmy do gotyku. Znajdujemy się teraz na rynku Starego Miasta w Toruniu, którego zabytki wpisano na prestiżową listę UNESCO. W średniowieczu w tym stylu wznoszono tutaj kościoły, kamienice, spichrze, bramy, baszty i mury Zamku Krzyżackiego. Ale w tym temacie oddajmy głos panu Tomaszowi, który przybliży nam nieco historię tego miasta. Na jakie zabytki Starówki warto zwrócić jednak szczególną uwagę? Jednym z symboli Starego Miasta jest ratusz staromiejski. Wybudowana w XIV wieku gotycka konstrukcja jest jedną z największych budowli ceglanych tego typu w całej Europie. Kiedyś była sercem administracyjno-handlowym miasta. Na parterze w jego wschodniej części mieściły się ławy chlebowe. W zachodniej sukiennice. Na pierwszym piętrze z kolei była sala obrad Rady Miasta, sala królewska i sala mieszczańska, w której mieszczanie podejmowali króla Jana Olbrachta. Ratusz został spalony przez wojska szwedzkie podczas Wielkiej Wojny Północnej w 1703 roku i odbudowany przez mieszczan w XVIII stuleciu.
Obecnie mieści się tu siedziba Muzeum Okręgowego. Dookoła ratusza widzimy piękny kompleks gotyckich kamieni, siedzibę Poczty Polskiej i jeden z symboli naszego miasta – pomnik Mikołaja Kopernika. Słynny astronom urodził się bowiem w południowej części zespołu staromiejskiego w pięknej gotyckiej kamienicy. Skoro tak wiele działo się w tej części miasta, proszę powiedzieć, co właściwie zmotywowało Krzyżaków do stworzenia tak zwanego Nowego Miasta? Nowe Miasto zostało ulokowane w 1264 roku jako swoista przeciwwaga dla starego miasta, którego mieszkańcy stopniowo domagali się politycznych praw. Jednym z symboli Nowego Miasta jest kościół świętego Jakuba. Ta wspaniała gotycka budowla została wybudowana przez ponad 100 lat w okresie 1309-1434. W środku znajduje się zabytkowy krucyfiks, wizerunki pięknych Madon i inne wspaniałe malowidła. Z biegiem czasu Nowe Miasto i Stare Miasto tak bardzo się rozrosły, że w XV wieku mieszkańcy zdecydowali o ich połączeniu. W Toruniu, podobnie jak w wielu innych polskich miastach, odnaleźć możemy też zabytki z czasów nowożytnych. W poszukiwaniu ich źródeł przenieśmy się jednak do XV-wiecznej Florencji. W dobie renesansu w mieście tym nastąpił zwrot ku humanizmowi i antykowi. Artyści zaczęli studiować perspektywę i naśladować naturę. Symbolami Florencji stała się kopuła katedry Santa Maria del Fiore projektu Filippo Brunelleschiego, pałac Medyceuszy Michelozza, a także kościół Santa Maria Novella z fasadą Albertiego. Mistrzem tej epoki był bezsprzecznie Leonardo da Vinci, autor Ostatniej Wieczerzy czy słynnej Monalizy z Luwru. Na rynku dzieł sztuki jego rysunki i obrazy osiągają wręcz nierealne ceny. W 2017 roku w domu aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku sprzedano obraz Salvator Mundi z wizerunkiem Chrystusa za sumę przeszło 450 milionów dolarów. To pokazuje nam, że dzieła sztuki, choć wydają się bezcenne, mogą być też przedmiotem biznesu, nawet całkiem dochodowego. W rzeźbie najpewniej czuł się jednak Michał Anioł. Jego marmurowy Dawid stał się synonimem renesansowej doskonałości, idealnych proporcji, męstwa i piękna ludzkiego ciała. Sąd ostateczny z Kaplicy Sykstyńskiej zwiastuje już nowe czasy. Dynamizm i natłok poskręcanych ciał zrywa z renesansową harmonią i przejrzystością. Są to już przejawy manieryzmu, a w konsekwencji baroku. Tak więc na początku XVII wieku w malarstwie religijnym Caravaggia czy Rubensa zadomowiły się teatralne gesty, asymetrie i silne kontrasty światło-cienia. Podobnie rzecz miała się z architekturą, która przepychem zdobień i dekoracji miała przyciągnąć wiernych do kontrreformacyjnego kościoła katolickiego. Trzeba przyznać, że losy dzieł sztuki są niezwykle długie i złożone. Jeśli poczuliście się już głodni, to spójrzcie proszę na te pełne jedzenia i wina stoły barokowej Holandii. Popularne były wtedy tak zwane martwe natury, Willema Hedy czy Pietera Klesza. Nastrojowe portrety i akwaforty to już działka Rembrandta. W XVIII wieku, po epizodzie pastelowego rokoka, światem zawładnął zimny klasycyzm. Dzieła sztuki nawiązywały w treści i formie do dokonań mistrzów renesansu i antyku. Obrazy pełne były powagi, a budowle propagandy. Tak więc w Paryżu powstał łuk triumfalny oraz podobny do greckiego Partenonu kościół świętej Magdaleny. W Petersburgu wzniesiono Akademię Sztuk Pięknych, w Waszyngtonie Biały Dom,
a w Lubostroniu w Kujawsko-Pomorskim wspaniały pałac z portykiem kolumnowym i kopułą ozdobioną rzeźbą Atlasa dźwigającego kulę ziemską. Wkrótce zaciętymi przeciwnikami akademików zostali romantycy. Na początku XIX wieku porzucili klasyczne zasady i zwrócili się ku pełnym namiętności tematom współczesnym. W takim duchu powstały obrazy Delacroix, poetyckie krajobrazy Williama Turnera, a przede wszystkim pełne ekspresji płótna Francisco Goi. Rozstrzelanie powstańców madryckich z 1814 roku stało się wręcz manifestem wolności, patriotyzmu i heroizmu uciśnionych. Z biegiem czasu francuscy realiści przyjęli inny punkt widzenia, a dzieła impresjonistów wyprowadzały krytyków z równowagi. W serii obrazów z fasadą katedry w Rouen Claude Monet studiował, jak architektura zmienia się pod wpływem światła i różnych warunków atmosferycznych. Lekkość i szybkość pędzla sprawiła, że płaszczyzny jego obrazów zdają się drgać i mienić wielością barwnych refleksów. W tym momencie dziejowym wypada nam też powiedzieć kilka słów o sztuce polskiej tego czasu. Na przełomie XIX i XX wieku na nasze ziemie, będące wtedy pod zaborami, napływały z zachodu idee modernizmu. W Krakowie, wchodzącym w skład monarchii austro-węgierskiej, narodziła się sztuka młodej Polski. Spod skrzydeł Jana Matejki wyszło wtedy grono wybitnych malarzy, którzy pragnęli odciąć się od realizmu historycznego swojego mistrza i podążać za nowymi nurtami płynącymi wprost z Paryża, Monachium, Wiednia czy Berlina. Jednym z nich był Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Józef Mehofer, Jan Stanisławski, a przede wszystkim profesor Leon Wyczółkowski. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy teraz w Bydgoszczy, zajrzyjmy do Muzeum Okręgowego, które posiada duży zbiór prac tego artysty oraz nosi w nazwie jego imię. Leon Wyczółkowski urodził się w 1852 roku. Był niezwykle utalentowanym i wszechstronnym artystą, ponieważ zajmował się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką. Lubił eksperymentować. Czasami łączył akwarele lub pastele z technikami graficznymi, osiągając szczególne mistrzostwo w dziedzinie litografii. W swej sztuce Wyczółkowski podejmował różne tematy, takie jak portrety, pejzaże, martwe natury lub kwiaty. W niezwykle długiej i bogatej twórczości artystycznej Wyczółkowskiego łączą się i mieszają różne wpływy akademizmu, realizmu, symbolizmu, impresjonizmu, a nawet sztuki japońskiej. W niewielkim, lecz pięknym obrazie pod tytułem Widok z Wawelu przedstawił architektoniczny krajobraz Krakowa, wpisany w ramy starego otworu okiennego. Otwarta część przedstawia nastrojowy widok miasta przepełniony popołudniowym słońcem. Pośród wielu budowli odnaleźć możemy wysoką wieżę ratusza znajdującą się na rynku głównym, attykę pałaców wielopolskich oraz spadziste dachy i kominy krakowskich kamienic. Druga połowa obrazu to widok poprzez brudne szyby zamkniętego okna, malowany przygaszonymi barwami oraz mniej szczegółowo. Struktury architektoniczne pozbawione światła uległy zamazaniu, czyniąc tę część Krakowa chłodną i mało czytelną. To wszystko doskonale oddaje istotę eksperymentu Wyczółkowskiego, który uzależniał architekturę od zmiennych warunków atmosferycznych wpływających na barwę i światło. Czasami historyczne budowle, które tak bardzo doceniał, przedstawiał dokładnie i precyzyjnie, a innym razem szkicowo i wręcz dynamicznie, oddając ulotne wrażenie danej chwili. Okres Młodej Polski trwał mniej więcej do 1918 roku, ale co było potem?
jakie tendencje dominowały w sztuce w okresie międzywojennym, a jakie po II wojnie światowej? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w pobliskiej Galerii Sztuki Nowoczesnej. Ja zawsze powtarzam, że nie ma takiej sytuacji, że sztuka współczesna narodziła się nagle. Każda sztuka każdego okresu ma pewne korzenie. Myślę, że jeżeli chodzi o sztukę tą współczesną, tym mianem określamy bowiem wszelkie działania artystyczne po roku 1945, na pewno sporo czerpała z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Lata te bowiem, ten okres międzywojenny był, charakteryzował się sporą różnorodnością, pluralizmem wielu tendencji i nurtów w sztukach klasycznych. Powstało wówczas wiele ugrupowań artystycznych skupiających twórców, którzy mieli podobne poglądy, wyznawali podobne idee, jeżeli chodzi o uprawianie sztuki. I bardzo się wówczas też różniły. Różniło się podejście do przede wszystkim do formy, ponieważ temat, który porusza artystę, od wieków pozostaje ten sam. One są różne, ta tematyka jest różna. Natomiast zmienia się forma, przede wszystkim forma, czyli to, co my otrzymujemy od artysty. Czy jest to obraz, czy jest to fotografia artystyczna, czy jest to rzeźba, instalacja. Jakieś dzieło sztuki w formie nowych mediów. To jest po prostu zmiana formy, natomiast wyrażenie uczuć, wyrażenie tego, co nurtuje artystę, na ogół pozostaje to samo, ta problematyka. Wracając do okresu międzywojennego, właśnie tego pluralizmu tych wszystkich kierunków i tendencji w sztuce, na pewno można też zobaczyć pewne kontrastowe takie podejście twórców do wyznawanych przez siebie właśnie założeń. Jak chociażby mieliśmy na przykład Bractwo Świętego Łukasza. Bractwo, które przede wszystkim skupiało się na doskonałości technologicznej prac, które tworzyli, czyli obrazy technologicznie nawiązywały do mistrzów, włoskich mistrzów, chociażby XV-wiecznych. Czyli było gdzieś tutaj to cofnięcie się do tej tradycji, nawiązanie do tej jeszcze wcześniejszej tradycji. Natomiast bardzo dużo artystów w tym samym czasie skupiało się na sztuce, którą teraz my nazywamy awangardą, początkiem awangardy. W okresie międzywojennym, jak wspomniałam, funkcjonowało dużo grup artystycznych skupiających artystów o podobnych właśnie upodobaniach. Było to na przykład Bractwo Świętego Łukasza z Bolesławem Cybisem chociażby, była grupa Rytm z Wacławem Borowskim. Byli formiści, tak zwani formiści, Tymon Niesiołowski, jeszcze w początkowym fazie swojej twórczości do nich należał oczywiście Stanisław Ignacy Witkiewicz. Także to były te założenia artystyczne skupiały się właśnie w ramach pewnych grup, ale też w tym okresie już działali ojcowie polskiego koloryzmu, tak zwani kapiści. Czyli mamy już i pracę Artura Nachta-Samborskiego, Jana Cybisa chociażby, wymienić tych największych. Także różnorodność była naprawdę duża, a jeszcze pamiętajmy o tym, że zupełnie odrębne spojrzenie prezentowali artyści tak zwanej École de Paris, artyści polscy, głównie żydowskiego pochodzenia, którzy skupili się w Paryżu, w tej ostoi właśnie tej awangardy europejskiej i tam tworzyli swoje prace, jak chociażby Tadeusz Makowski, Mela Muter, Eugeniusz Zak. Także ta sztuka polska właśnie okresu międzywojennego to nie tylko Polska, ale wręcz już takie europejskie, sięgała właściwie już całej Europy. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego czy Toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej to instytucje, w których dzieła sztuki są bezpieczne i chronione.
Zanim zostaną nam pokazane na wystawach, są wcześniej odpowiednio katalogowane, opisywane czy poddawane różnym zabiegom konserwatorskim. Jeśli akurat jesteście w Bydgoszczy, warto jeszcze zwiedzić Galerię Miejską BWA, która znajduje się przy pięknej, zabytkowej ulicy Gdańskiej. Współcześni architekci pragną jednak, aby ich budowle już same w sobie stały się dziełem sztuki, miejscem przyciągającym turystów nie tylko z uwagi na zasoby czy kolekcje. Tak jest właśnie w przypadku Muzeum Luwru w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które otwarto dla zwiedzających w listopadzie 2017 roku. Budynek, położony na sztucznej wyspie, z wyglądu przypomina ogromny, futurystyczny spodek. Został zaprojektowany przez Jeana Nouveau, znanego i cenionego francuskiego architekta. Asymetryczna bryła muzeum składa się z połączonych ze sobą niskich, białych budowli, rozdzielonych basenami i kanałami z wodą. Centralną część muzeum przykrywa wielka, srebrna kopuła o ażurowej konstrukcji, nadającej całości wrażenia lekkości. Jej designerski projekt nawiązuje jednak do tradycyjnej sztuki tego regionu. Nakładające się na siebie warstwowo gwiazdy przypominają geometryczne rozwiązania dawnej sztuki islamu i stanowią też pewną reminiscencję typowych arabskich kopuł. We wnętrzu sklepienie przepuszcza promienie słoneczne, tworząc na posadzkach i ścianach pasaży niespotykaną grę światła i cienia. Muzeum prezentuje sztukę z różnych zakątków świata, od starożytności po współczesność. XX wiek to przede wszystkim kubizm, surrealizm i twórczość słynnych abstrakcjonistów. Wraz z obrazami Pabla Picassa, Pieta Mondriana i Marka Rothko na ścianach arabskiego Luwru wiszą też antropometrie Iwa Kleina z niebieskimi odciskami kobiecych ciał. Uwagę zwiedzających przykuwają dynamiczne, wielkoformatowe płótna Edwina Twombleya, a wszystko to dopełniają jeszcze rzeźby Duchampa oraz ruchome instalacje Tinguelego. Do najnowszych realizacji zalicza się Fontanna Światła z 2017 roku oraz współczesne instalacje wykonane specjalnie dla muzeum w Abu Dhabi przez Włocha Giuseppe Penone i Amerykankę Jenny Holzer. Obiekty te, mówiąc o wspólnych dla ludzkości wartościach kulturowych, uświadamiają nam, że poczucie estetyki łączy ludzi niezależnie od koloru skóry czy wyznawanych wartości. Pragniemy po prostu otaczać się przedmiotami, które cieszą oko i zaspokajają naszą odwieczną potrzebę poczucia piękna. Urastają one często do rangi symbolu ludzkiego geniuszu, ponadnarodowych i ponadczasowych składników naszej tożsamości. A historia piękna to przecież opowieść o dziełach sztuki, o fascynujących obrazach, rzeźbach, grafikach, ozdobach i niesamowitych budowlach.